Rozpoczynamy nowego vloga. Spaliśmy jak zwykle w samochodzie. Przyjechaliśmy do Magdy i zaproponowała nam spanie u siebie, ale najlepiej śpi nam się u nas, więc nawet jak jedziemy do kogoś w gości, to zawsze i tak śpimy w naszym samochodzie, bo to jest nasze ciepłe, przyjemne łóżko z naszymi poduszkami. I co? No wyspaliśmy się, jest dosyć ciepło, jak widzicie, zresztą za mną słońce świeci. I jedziemy teraz na Srebrną Górę, zobaczyć twierdzę Srebrna Góra, miasto Srebrna Góra. I jeszcze coś mamy zobaczyć dzisiaj. Mam na liście kilka fajnych, ciekawych miejsc od Magdy. Także nakładam filtr od słońca, żeby sobie czoła nie spalić. I ruszamy w drogę. No, już będzie czyścił kart. Bo się okazało, że jest pełna. To jest bardzo ważne, się vloguje, żeby wyczyścić karty od razu, jak się wróci do samochodu albo do domu. Takie ale w międzyczasie rady. Pojawił się tutaj pan parkingowy dziadziuś i powiedział, że są dwa Fordy. Jeden Ford Donovan czy Dogovan? Donjon. Donjon. I to jest tamten główny Ford. Oprócz tego jest jeszcze taki drugi, inny, mniejszy Ford. I jeżeli się kupi bilety no, u takiego chłopaczka tutaj na dwa, to wtedy jest tani. Ale my jeszcze nie wiemy, czy będziemy kupować bilety w ogóle. Czy zobaczymy to z zewnątrz, czy z wewnątrz. Na razie musimy zgrać kartę, napić się kawy i podejmiemy wtedy decyzję, co dalej. A jeszcze jedna ciekawostka. Dziadek powiedział, że mamy wziąć sobie bluzy, bo w Forcie jest tylko 8 stopni Celsjusza i jest bardzo zimno. Więc Kaśka zabrała bluzę, ja też muszę przygotować coś. W międzyczasie sprawdzam sobie drona. Bateria naładowana, karta jest w środku, także jak się uda, nie będą mi gonić, to polatam trochę nad tą twierdzą, bo chciałbym zobaczyć, jak ona wygląda z góry. To są baterie zapasowe i bluzy. Ready, set, go. Samochód zamknięty. Na taką pogodę niezawodne zawsze Alufox, który bardzo, bardzo pomaga i chroni przed słońcem. Ciepłem. A tu jest Kasi garderoba. Idealnie. Jest pięknie, Kasia, wygląda jak szesnastka. Podróżowanie z Kasią i Łukaszem jest, jak wiecie, zaskakujące dosyć często. Ten, kto oglądał nasze podróżowanie przez Kaminę, ten wie, że lubimy sobie robić często przerwy na kawkę. Bo tak w ogóle to stała się rzecz straszna i skończył nam się gaz. Obu butlach, więc nie mamy jak robić naszej kawki rano. Wszędzie kampery, słuchajcie, wszędzie przeróbki samochodów, nawet na Srebrnej Górze, zobaczcie. I jak widzieliście, można mieć kampera nawet na Mercedesie Vito i może to być jeszcze piękny kamper. Po prostu to, co Magda i Mirek zrobili, to jest noż dekoracyjnie top level, przepięknie. Tak, inspiracja, bo my też będziemy za niedługo w naszym busiku lekko szlifować wystrój. Tak. Także jest inspiracja, zrobimy też takie sznureczki na okno. No, zobaczcie. Skrzyneczki, super to zrobili, bardzo czysto, pięknie. No i podróżując sobie właśnie teraz jadę nad morze, a potem na Woodstock. Tak więc idealny samochodzik na tego typu wyjazdy po Polsce. A my idziemy w górę cały czas, kawka wypita i jeszcze 500 metrów. 202 zeta za wejście, sporo. Jest to też ostatnia chwila, w której jestem dla was miły. Dlaczego? Bo jestem Feldwebel Armii Pruskiej. Dowiedzieliśmy się od Magdy, że są dwóch przewodników. Jeden jest bardzo śmieszny, a drugi mniej. My na szczęście trafiliśmy na tego śmiesznego i cały czas nam opowiada jakieś ciekawe historie, także będzie wesoło.
jadę 24 punktówka, nie polecam przekraczać czerwonej linii, bo się czasami urywa. Można sobie podnieść. Ciężka? Straszna. Pokaż. No podniosłem. Państwa, tam z tyłu w rogu czai się ten przebrzydły, wstrętny, okrutny, oczywiście ten bez aparatu fotograficznego, okropny, pozbawiony honoru i tak dalej, grenadier austriacki. To jest ten pastuch chorwacki, który naszego Fryderyka ostrzelał. Natomiast koło mnie wisi mumie tego wspaniałego, bohaterskiego, walecznego, etc., etc., grenadiera polskiego. To jest karmazyn, to nie jest róż, proszę się ze mną nie spierać, to jest właśnie grenadier. Gdyby to było żółte, to byłaby to piechota. Gdyby to było czarne, byłaby to artyleria. Nie wiem, ja sprawdzam, czy ich lecą. Pani powtórzy to, co ja robię. Ja od kary odstąpię. No, chyba nie odstąpię. Pamiętajcie, żeby nie było, że dałem rozładowane krzesiwo. No, rozładowane. No, jest rozładowane. Izba żołnierska. Tak wygląda izba żołnierska. Jest tak wyposażona, jak jest, co jeszcze było. Pod łóżkami było drewno, w środku był stół, szerokość 50 cm na długości całej pryczy. I tu mieszkało 40 żołnierzy. Czas się ubrać, bo już schodzimy coraz głębiej i jest coraz zimniej. Kasia też się ubiera. Dobrze, że nam powiedział ten dziadek na parkingu, żebyśmy ubrali ciepłe rzeczy, zabrali ze sobą, bo zimno. Tu za mną widzicie studnie i tutaj było kilka studni. Jedna miała 6 metrów, druga miała 60, a trzecia miała 90 metrów głębokości. I pilnowało każdej studni 8 żołnierzy, pilnowali je przed ludźmi, którzy chcieliby otruć wodę, no i posadzić całe wojsko, także za każdym razem, przy każdej studni było 8 żołnierzy, jeżeli ktoś tu wchodził, to od razu dostawał kulkę w głowę. Na początku Państwa serdecznie przepraszam za to, że zastrzelę z pistoletu. Powinienem to z karabinu uczynić, prawda? Tak byłoby dla Was bardziej honorowo, ale kończy się tak samo. Po pierwsze, jak to nie wystrzeli, to się nie zdziwić, to rzadko strzela. Ale taką obronę wszyscy mieli, no lepiej przejmijmy. Dwa. Wszystkie dzieciaczki, wszystkie osoby niepełnoletnie, gdy krzyknę uwaga, uszy zatykają. Osoby dorosłe, jak krzyknę uwaga, ja polecam uszy zatkać, robicie co chcecie. Jak ktoś filmuje, jednego ucha nie ma sensu zatykać. Otwieramy usta. Wygląda się nieco dziwnie, ale oszczędzi się bębenki, prawda? Ciśnienie działa z dwóch stron. Jak ktoś ma rozrusznik serca, ciążę, inne takie rzeczy, polecam wyjść. Odciągam kurek na drugi stopień, broń jest odbezpieczona. Krzyczę do Państwa. Uwaga! Ja pierdzielę, nie przypuszczam, że to będzie takie huknięcie. Co z tego? Dziękuję za ślicznie. Wyszliśmy teraz na sam szczyt tego fortu, tej twierdzy. Kasia będzie podziwiać widoki. A ja odpalam drona i zobaczymy, jak ta twierdza wygląda z góry.
zakończenie wam jeszcze szybko powiem, że tak, twierdza została zbudowana i budowa została zakończona w 1777 roku. Została wybudowana na życzenie króla ówczesnego pruskiego, który miał na imię Fryderyk. I ona właściwie powstała, tak jak mówił pan przewodnik, na zasadzie jego kaprysu, a nie jakiejś faktycznej potrzeby umocnienia tych regionów tutaj. Twierdza ówcześnie budowana należała do najbardziej nowoczesnych, jak na tamte czasy, i do tej pory pozostaje jedną z największych górskich twierdz w Europie. Pan przewodnik powiedział, że więc jak się po prostu stoi naprzeciwko siebie, to można słychać szept nawet, mimo zakłócających rzeczy. I teraz jak mówię... Jak mówię do ściany, to Kasia to słyszy. Wszystko słyszę. Ciekawe, czy kamera to słyszy, czy wy słyszycie. Słyszycie, jak Kasia mówi teraz? Jeszcze jedna ciekawostka, informacja. Tutaj w górach, w Karkonoszach, w Sudetach i w tych okolicach dolnośląskich porobione są różne ścieżki rowerowe, różne trasy rowerowe dla różnych rodzajów też rowerów. I tutaj wam chciałam po prostu pokazać, że tak to wygląda, są znaki, rysuneczki, to jest strefa MTB. Magda i Tomek opowiadali nam, że właśnie turystyka rowerowa jest tutaj bardzo, bardzo popularna. Dużo osób przyjeżdża właśnie, żeby pojeździć na rowerach. No nie dziwi nas to, mnie na pewno nie dziwi, bo no jest tu pięknie i rzeczywiście te trasy wyglądają bardzo atrakcyjnie. Twierdza jest na górze, a tu jest miasteczko, jest niesamowite. Zobaczcie, jak są w ogóle budynki poukładane. Po środku jest kamieniczka. Mm-hmm. Z dwoma okienkami. No. Czas coś zjeść. Dzisiaj nie gotujemy u siebie, bo nie mamy gazu nadal. O gazie też wam opowiem w osobnym odcinku, ale no, skończył się nam po prostu gaz. I nie gotujemy. Idziemy do restauracji, poszukamy jakąś knajpkę tutaj. Okazało się, że nie ma tutaj restauracji żadnej. Nie ma, jest hotelu, w pensjonacie, gdzieś tam na górze jakaś restauracja, ale nie wyglądała za ciekawie. Jedziemy w dół. Więc jedziemy dalej i może gdzieś po drodze zobaczymy coś do jedzenia. Bo tutaj miasto, no, śpi. Kilka minut później jesteśmy w miejscowości obok, 16 km odjechaliśmy do restauracji, którą znalazłem na Google Mapsie po prostu. I nazywa się to Ogrodowa bodajże. I zobaczymy, co tutaj dają. Zamówiłem sobie kwaśnice, pierogi ruskie. Kasia zamówiła dewoleja drobiowego. Tak? Drobiowy? Tak, i z frytkami. I z frytkami. A odcinek o gazie, cały poradnikowy, możecie sobie zobaczyć tutaj. I dowiecie się dokładnie wszystko na temat naszego gazu i gazu w ogóle w kamperach. Także kto jest zainteresowany tym tematem, to odsyłam właśnie tam. Przyszła zupa, słuchajcie. Pełna mięsa, normalnie kwaśnica, micha mięsa i kapusty. Jeszcze do tego takie ziemniaki ze skwarką, także... Nawet Kasia podjada. Takie miejsca lubię. Pierogi, które wyglądają jak naprawdę pierogi, które prześwituje nawet zawartość. A to jest big porcja, wielgachny dowolej Kaśki. Mhm. I ogórki małosolne.